Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Final Fantasy VII, gdzie... O, to dla nas? Hold up. Heard there's a merc that'll take on any monster. You the man? Word spreads fast around here. What if I am? Sorry about before. I get antsy when business is slow. Man in your line of work needs weapons, no? Why not try that one on for size? Yours on the house. Badass like you rocking my weapons is good advertising. Think about it. Fine. Or if you want to take a look at something else. Just a look. Pierwsze za darmo, tak to działa. No ale może, jakbym miał coś ciekawego... Te pierścienie. Tutaj z jednej strony podniósłby nam status defensywny. No i dodatkowy slot na kulę. Tutaj dwa sloty. Ale status jakoś... A mamy jeden taki. Dobra, to nie bierzemy. Cóż tu się znajdzie? Pancerz, jak rozumiem. Może kupmy, bo mamy chyba jedno wolne miejsce na taką rzecz. Nie wiem, czy ją możemy znaleźć w trakcie naszych wyzwań, czy tu misji. Więc niech kolega też coś od nas dostanie. Don't be a stranger. No dobrze, i teraz możemy, no właśnie, wybrać nową broń, trochę to tam urozmaicić nasz arsenał. Come on, let's go chat up Weimer. Who? The guy who tracks all the requests that come to the watch. You never know, could toss some work your way. Where's he at? Oh, he should be back at the office by now. I jak się domyślam, przynajmniej z tego, co nam koleżanka mówi, za moment będziemy mogli poznać też możliwość prowadzenia zadań pobocznych. Ale to wszystko za moment. Może w tej chwili Cloud, weź podmień sobie tak. Niby gorszy, ale jeszcze jest nieulepszony. Tak, tutaj widzimy te punkty SP, więc zobaczymy. Może będzie warte grzechu. Dorzućmy to. Oczywiście tu warto by było te materie, kule czy inne rzeczy ulepszyć. HP? Może HP. Nie wygląda to tak źle. Możemy, jak rozumiem, zarządzać też naszą koleżanką. O, a może jej by się HP przydało. Albo ona dostanie inną rzecz. Będzie mogła nas leczyć w trakcie walki. I siebie również. Jakby się okazało, że to tak dobrze działa. Będąc przy wyposażeniu jeszcze... o, upgrade. No, bo mamy znowu 10 punktów do wydania. Tak dyskotekowo się robi. I cóż tutaj można znaleźć? Obrona plus 5, max HP 150, redukcja obrażeń podczas ochrony 10%, boost do Punishera. Chciałbym boost do Punishera, ponieważ jest to jedyna opcja, która nam tu jakoś współgra z atakiem. Teraz zastanawiam się, czy lepiej mieć HP, czy lepiej mieć lepszą defensywę. Ostatecznie może być bardzo podobnie. Zróbmy to w ten sposób. Okej, okay, czyli tu punkty mamy rozdane, ale widziałem, że broń naszej koleżanki, dobrze rozumiem, skórzana rękawica. Nie wiem, jak to operuje, ale warto by było i to ulepszyć. Tym bardziej, że tu mamy attack speed, max HP, max... O, max MP zdecydowanie. Jakoś korzystając z tych wszystkich czarów i innych rzeczy, to dość często nam się to przewija. No i może moc ataku wydaje mi się, że najfajniejsza rzecz. Taka na ten moment. Czyli co? Co mogliśmy zrobić? Zrobiliśmy. Lećmy więc do tego tam gospodarza, co nam ma jakiś misję przypisać. Hey there, Tifa. You need a helping hand? Actually, I wanted to introduce you to an old friend of mine. This is Cloud. He's a merc. You don't say. Well, we're always on the lookout for experienced fighters to help us deal with the bigger critters. I'll take on anything. For the right price, that is. Experienced and cocky, huh? If it's a challenge you want, I might have a few good ones. Your clients can fill you in on the details. Prove yourself at these jobs, and I'll see if I can't find you some more. Thanks. Czyli jak rozumiem, mamy teraz dostęp do mapy, gdzie możemy szukać dodatkowych zadań i robiąc dodatkowe zadania możemy dorobić się jeszcze nowych zadań, ponieważ znajdziemy następnych klientów, czyli rozumiem coś na zasadzie takiej naszej popularności. O, ZHP?
Sizable weapon, excellent cardiovascular health and impressive lung capacity, perfectly balanced muscle and bone structure. An optimal candidate! My name is Chadley. I'm an intern for Shinra's Research and Development Division. I hope you'll be interested in helping me with my research. Please accept this as a down payment. I would like you to set that assess materia in your equipment and use it to gather intelligence in battle. This data will help me to develop new types of materia. I'm not interested in working for Shinra. You should know that I work actively to undermine Shinra's efforts. I'm sure you of all people can appreciate the tremendous power of materia, as well as how it might be wielded against your corporate enemies. And if you later decide that I am not worthy of your trust, you can do what you do best. I will hold you to that. Excellent! Then we shall work together so long as you deem fit. Once you've completed your task, please return and report to me. To skomplikowane, ale dobrze. Dogadamy się. Chadley. Taki mały Chad, tak? Czyli Chadley. Please set the orb of assess materia to your equipment and use it to gather battle intel. Czyli, jeżeli dobrze zrozumiałem, mamy do naszej broni przypisać... trzeba było pierścienie zmienić. Mamy przypisać nową kulę, która pozwoli nam analizować przeciwników i koledze dostarczyć... Aha, dwa typy jakieś tu przebadane. Więc lećmy na jakieś zadanie. O, dziękuję. A, no, options mamy całą mapę. Ładnie tu, ładnie. Co prawda trochę tak oldschoolowo patrząc na grafikę. Zresztą o grafice jeszcze sobie za moment pogadamy, ale teraz moglibyśmy polecieć... Problem ze szczurami. A podążajmy za tym questem. Zagubiony przyjaciel. Ciekawie. Wydaje mi się, że zielone misje to są te poboczne. Jakbyśmy chcieli ruszyć z głównym zadaniem, to musielibyśmy spojrzeć na te niebieskie. Dobra, w każdym razie. Problem ze szczurami. Chyba u kolegi, którego... dane nam było już wcześniej zobaczyć. No i będąc przy grafice, tak się zastanawiam trochę, czy może nie za szybko tę generację wyszło to Final Fantasy VII, bo z jednej strony wygląda to niesłychanie klimatycznie fajnie, ale z drugiej mam wrażenie, że jakby mieć do dyspozycji sprzęt o większej mocy albo lepszą optymalizację, to po 60 klatek moglibyśmy dostać coś, co jest tak naprawdę szczegółowe, jeżeli chodzi o tekstury. And you, the new merc in town looking for work, right? Yeah. In that case, maybe you could do something about the Doom Rats? Them and their were-rat buddies have been tearing up town looking for food and whatnot. Got into the store and made one hell of a mess, let me tell you. Oh, you think that's funny, do you? Don't lie. I saw you crack a smile. Well, do the job and you can laugh it up for all I care. Anyway. They're probably nesting in the outskirts. Now I've heard a were-rat in pain will call its friends for help. And the whole rat pack will come running just like that. Kolega chyba ma jakiś problem. I to wcale nie problem ze szczurami. Czy żebyśmy się za bardzo w okolice Tify kręcili, czy jak? No dobrze, ale dokąd nas ta misja prowadzi? Jak tam w ogóle dojść na miejsce? Tak trochę przyznam, że na czuja biegam. No i właśnie, o, te doczytujące się tekstury, nie tylko tekstury, ludzie. No, widać, że można by było to tak trochę bardziej podciągnąć. Kurczę, ten problem ze szczurami jest z zupełnie innej strony, ale może tutaj też dojdziemy, jeżeli znajdziemy jakieś przejście. Tak to jest, poszedłem za znacznikiem. Gdzieś jakby to tędy droga prowadziła. O, otóż to. No, z rozpędu jeszcze można się trochę pogubić. Niebawem się to zmieni. A teraz przetestujmy naszą nową broń i nowe zdolności w boju. Szczurki? Czy my musimy podjąć się walki, żeby to zadziałało? Bardzo możliwe. Bo widzę, że na ten moment wiele nie zdziałamy. Tylko czekaj, zostaw nam jednego, ponieważ... czary... tu mam, okej. Okay. Wiesz co? Na tego D. Okej. Taktyczne dane, no to przynajmniej wiemy, jak odblokować tę informację tutaj wewnątrz. Czyli pierwsza rzecz jest załatwiona. Zastanawiam mnie, czy możemy raz jeszcze przeskanować i da nam to coś dodatkowego, czy jednak stwierdzi kolega, że to już wszystko. Czy jak rozumiem, to samo, tak? Oho, tu jeszcze co możemy wykorzystać w walce?
Tifa, a może by się doładowała raz, bo chciałbym zobaczyć twoje zdolności, jeżeli chodzi o tę skórzaną rękawicę. Dobra, mamy Tifę. Tu niewiele zdziała, ale... Daj... Diva Kick? To może być niezłe. Kop Divy. Kurczę, czym one nas tutaj... Przyznam, że trochę mnie zaskoczyły te szczury, bo jak jakieś skunksy tutaj podziałały. O właśnie, one czymś... Czymś nas jakby opluły. No dobrze, level up. Niestety level up nie daje nam życia, więc... What do you think? Should we wait? You know, this might be a waste of time. Let's head back to the store and touch base for now. Zaraz wrócimy, tylko czegoś tu więcej nie ma. No to ten wielka przestrzeń do działania to może nie była. Weźmy sobie pod tą robotę, wypijmy coś, koleżanko. A Cloud może raz jeszcze. Chociaż można by było się też położyć, póki jesteśmy w drużynie, tak? Ale mamy tyle tych potek, że to chyba po to, aby je zużyć. Chciałbym jeszcze zobaczyć tu. Battle Intel. No właśnie, drugi typ przeciwnika jeszcze jest nam potrzebny i będziemy mieli coś więcej. Jak rozumiem, to jeszcze nie koniec naszego problemu ze szczurami, albo nie wiem, jak zatwierdzić koniec misji, więc skoczmy na zadanie numer 2, a tu być może jeszcze będziemy musieli niebawem wrócić. Chciałbym poznać nowego przeciwnika, żeby też jego szybko zeskanować, a pójdźmy tędy. No. Hello. Oh, what do we have here? I'm guessing you're that merc I've heard so much about. You're not here to shop, are you? People were right. You look like you can handle yourself. So some drakes have made themselves at home in the abandoned Talliger factory. Can't have that kind of trouble around here. My regulars will do anything to get their hands on the scrap in there, and if they run into those drakes, they could get hurt. I'll handle it. Much obliged, sir. Head on over to the old Talliger factory and talk to Narjan. He's the watchman guarding the entrance. Good luck. I'm counting on you, my friend. Już my friend, można się poczuć jak na AliExpress. O, ale my friend, widzę, że daje nam też dodatkowe niższe ceny. Jak to działa? A, za 30, ale dobra, jest zniżka, chociaż tego mam akurat dużo, stówka trochę drogo. Nie no, my friend, podoba mi się to, ale jeszcze wrócimy do ciebie pogadać. Zobaczmy, gdzie nas przeniósł z misją. Tutaj szczurzy problem. Jak rozumiem, mamy iść aż tu, na zewnątrz, no ale on coś wspominał, że kumpel robi za strażnika i być może przyda mu się nasza pomoc. Tylko, czy my mamy tu na przykład wyjście na... Tifa, masz klucz? Tifa? Nie, to jest wyjście... Nie ta ścieżka. Czy możemy włączyć sobie... jakaś forma... nie wiem, minimapy albo coś takiego by się przydała. Sprawdzałem w opcjach, ale nic nie wpadło w me oczy. Takiego wygodnego. Albo chociażby jakieś znaczniki terenu, żeby od razu dotrzeć na miejsce, bo... trochę różnie z tym bywa. Czasem można się zgubić. Ciekawe, jak dużo czasu przyjdzie nam spędzić w tej okolicy. Który to ten strażnik? Ty? Factory's off limits. Drakes have been spotted inside. Huh? Wait a minute. Tifa? Don't tell me you're here to take care of those things. Are you? In that case, be my guest. We believe there's at least two groups lurking somewhere inside the factory. Find and cull them all. Wbijamy. Tak trochę się czuję, biegając tu jak w Monster Hunter World. Takie sposób działania całego interfejsu i może dlatego też właśnie ta gra tak wciąga. Aj, proszę. Medal. Może niepotrzebnie robiliśmy zakupy. Granaty. Dotąd. Tifa, wiesz co? My chyba musimy to jakoś obejść z drugiej strony, ale no, skusili nas świecitełkami, nie ukrywam. Nie do rozwalenia. Ech.
Aby tylko wyskoczył nowy typ przeciwnika, ale tak, mamy to. Więc zaczynamy zabawę. No i pierwsze co? Pierwsze co? George. Mamy cię. I tym samym przeskanowaliśmy już dwa typy. Więc liczę, że będziemy mogli zaliczyć nasz... Wow! Panie! Mamy to, ale czy... Nie wiem, czy nie musimy się przełączyć na Tifę, żeby, no właśnie, w ten sposób rozwiązać ten problem i nas uwolnić. Cloud, co z tobą? Coś mu obniża statystyki, więc chyba jest zatruty. Pytanie, jak długo? Czy moglibyśmy go na przykład uleczyć? I tym samym, Cloud, masz. Nie, niestety nie możemy z niego zdjąć. O! To zobaczmy ten kick z tej strony. A, proszę. Wracać do Chadleya? Nie. Chadley sobie poczeka, gdzie... Ale fajnie, że możemy tę misję tak zrzucić już w połowie, tak? Że nie musimy się jakoś mocno o to martwić. Bardziej się martwię o kumpla, ale... Chyba ten status po prostu trwa do końca walki. To ten teren jest dość mocno rozbudowany. Co nie ukrywam, że martwi. Tutaj pusto. Dobra, tędy nie przejdziemy. Spodziewam się kolejnej walki w magazynie tutaj. O, proszę. Kolejny. W sumie wydaje mi się, że warto zawczasu postarać się przeskanować jak najwięcej tych stworzeń, bo nie jest powiedziane, że nie dostaniemy... O, jeszcze możemy ich słabe punkty znaleźć, ale że nie dostaniemy jakichś dodatkowych misji, gdzie musimy ich trochę więcej tutaj zeskanować, przetworzyć. Więc zawczasu działając, mamy to. No dobrze, czy nam jedynie czarno, to nie jest może... Coś wyjątkowo dobrego na niego, ale lepszy ryc niż nic. Chyba, że... Nie wiem, czy tak daleko to doskoczy. Dało radę. I mamy. Grzechem by było nawet z nimi nie walczyć, chociażby dla samych statystyk. O kurczę, widzieliśmy taką bramę, ale jakby z drugiej strony. No jak puste. Ech, bez logo nie ma co, tak? Jak rozumiem, przejście tylko po to. Jeszcze skoczyłbym na górę. Tak, ale to się pewnie otwiera od środka, niestety. Więc, kolejna ścieżka. O, co więcej, może nawet będzie okazja to otworzyć. Kolejna ścieżka, nasze potwory wróciły. Zobaczmy raz jeszcze w trybie Punishera, jakby ten atak mógł wyglądać. I wydaje mi się, że spisuje się to dużo lepiej do tego wszystkiego, jakby gdzieś czarem tutaj kolegę ściągnąć ze ściany. O właśnie, jego słabości tutaj. Tifa, masz tego obuza? On nam skrzynek pilnuje. Okej. Jak rozumiem, dodatkowe punkty też broni w to wszystko wchodzą, więc można ją sobie rozwijać, jak się przyzwyczajimy do jakiejś, chociaż... No poczekałbym z tym... Znaczy poczekam, no będziemy rozwijać w trakcie, ale przypuszczam, że ciekawiej będzie już, jak dojdziemy do etapu, w którym trafimy na broń, z którą, no, chcielibyśmy pobiegać nieco dłużej niż 2-3 odcinki. Dobra, Cloud. Masz... Kurczę, to nie ma na co wykorzystać tego. Potrójne cięcie. Teoretycznie mam wrażenie, że ta misja też już jest zaliczona, bo mamy taką informację, jakby było wszystko ok. Ale w praktyce nie spieszyłbym się aż tak bardzo. No podnie... No nie mów, że musisz się schylić specjalnie. Ok. O! Oho! A to tak w trakcie walki. Teraz przynajmniej wiemy, jakie ceny tutaj mamy. No rzeczywiście antidotum może byłoby istotne, jakby
Coś nie tak nam to poszło. Okej, a to jakaś forma odpoczynku. Tylko pytanie, czy to nie będzie jak w Soulsach, że my odpoczywamy, a potwory wracają na nowo. Ale ze wszystkich miejsc, jakie tu mamy, jeszcze jedno nie dawało spokoju. Właśnie przejście do tego magazynu, które mam nadzieję... Oho! Pozwoli nam odblokować skróty. No, nie było to jakiegoś szaleństwa, ale... Zobaczmy. Zastanawia mnie tryb Punishera, czy na nie jest w stanie im coś zrobić. Ale tak, nie ma większych problemów, żeby coś zdziałać w ten sposób. No dobrze, koleżanko, ty też pokaż. O, właśnie. Coś ze swojego tutaj zakresu umiejętności. Triple slash w powietrzu. No jakby wyszło. Świetnie. Jakby wyszło. No jeszcze nie wiemy, które działają tak na wysokości, a z którymi nasz kolega się jednak męczy. Swoją drogą, jakby przełączyć się na Tifę, zastanawia mnie ten Omnistrike, ale rozumiem, że on musi być doładowany. Okej, okay. No akurat to chyba my zużyliśmy. Wracaj na dół, kolego. Warto zmieniać tych naszych sojuszników, żeby też dowiedzieć się, jakie zdolności oni oferują. O, dobrze. Nie, jeszcze nie wracamy. Wrócimy tam na piechotę. Byłbym za tym, żeby jednak mimo wszystko odblokować sobie przejście z tej strony, ale co więcej, tam mieliśmy jeszcze jedne drzwi. Czyli jak zakończymy już misję definitywnie, pojawia nam się informacja o tym, żeby wrócić do kumpla i powiedzieć, że to wszystko. No tego nie zakładałem. No dobra, czyli w takim razie chyba musimy wrócić tak normalnie na piechotę. Co mogliśmy zrobić z tej misji, to zrobiliśmy. Królu Złoty, mamy zadanie. Chyba do niego mieliśmy przejść i oddać. I've worked with my fair share over the years, so believe me when I say that I know what I'm talking about. Anyway, you're needed over at the Pillar. Apparently another flying bastard stirring up trouble. Bet you can't get enough of this, huh? Well... No, I get it. If you're good at something, might as well make it your living. May not know you, but I know a man who's found his calling when I see one. Keep at it. I switch out my stock every so often, so drop by when you're in the neighborhood, huh? Niech i tak będzie. Zadanie wykonane. Zobaczmy. O. That went well. Could be you found your calling. Was all right, I guess. Think of each job as an opportunity, not to make money, but to build connections. It's not what you know, but who. You remembered. Not a patient teacher. Maybe not so patient next time. Oh boy. Oh, Barrett should have finished collecting his share of the money by now. So what do you want to do? Head back to the bar? Nie, my nad tym connection mamy popracować. Czyli główna misja jest gdzieś tutaj, ale zobaczę, czy szczury nie wróciły i być może również je byśmy zaliczyli. Dzisiejszy odcinek poświęcili właśnie takim tutaj zadaniom bardzo pobocznym. Znaczy bardzo, po prostu poboczne. Bardziej się już chyba nie da. No, ale na nich potrójny atak. Wydaje się, że jest. Jak najbardziej możliwy. Chociaż czy tak dobre, jak myślałem? Niekoniecznie. Czyżby stało się mocniejsze w międzyczasie? Jakoś tak, jakby im to lepiej szło niż ostatnio. Słuchaj, Tifa. Z możliwości czakaraka. Zobacz, co to jest w ogóle. A mogłem przeczytać. Ja widzę, że musielibyśmy zacząć z nimi tutaj częściej korzystać z jakiejś obrony. To wcale nie jest takie proste, żeby walczyć. Słuchaj, Tifa, jak dorobisz się jakiegoś czaru,
to przydałoby nam się, żebyś rzuciła małe co nieco w naszą stronę. Tutaj blok wyszedł, ale przyznam, że no jest to. No właśnie, trochę niebezpiecznie się zrobiło. Tifa, chodź tu do nas. Z tego co wiem, to oczywiście nie jest to aż tak źle, tak? I możemy, nawet jakby zdarzył nam się, powiedzmy, upadek, to możemy jeszcze podnieść naszego sojusznika, ale przetestowałbym to na jakimś potężniejszym potworze może. Weź sobie potkę, tak, Klaudzik. Może tak grzecznie czekają na to, abyśmy się uraczyli żyćkiem. Dobra. O, zapomniałem o granatach. Faktycznie, one tak ładnie tutaj leżą, chociaż wydaje mi się, że jeden, drugi szczur jest już na wykończeniu i grzechem by było naszą broń ostateczną zużyć już teraz. Czyżby wszystkie? No. Let's go, dobra. I możemy przenieść się od razu do sklepu, czyli dwa razy trzeba było zaliczyć szczur. Jesteśmy z Tifą. Thanks, guys. You're the greatest. Was so dead in here, I thought I might have to close up shop for good. Hey, got an idea. Hear me out. If the guy who took care of the town's rat problem told everybody where he liked to shop, well, what do you say? I'll make it worth your while, of course. Give you some incentive. Talk you up to Weimer and my customers and anybody else who listen. You'll be swimming in work before you know it. Yeah, sure. Okay then, that's what I like to hear. Seventh Heaven, the new merc in town and my little store. I can see it now. We're gonna clean up. No i proszę, czyżby jeszcze jakieś zniżki? Mamy trochę tych punktów. Czy nam się opłaca stówę płacić? No, wygodniejsze na pewno w użyciu. Kupmy sobie dwie potki. Tak nieczęsto trafiamy na te tak dobre. I co tu jeszcze? Jak rozumiem, jakaś... No nie. Dobra. Ale warto pamiętać o tych rzeczach, że czasem mogą nam wpaść dodatkowo. Lecimy jeszcze do kumpla tutaj oddać misję i zobaczymy, jak nasza sytuacja z pobocznymi zadaniami. Czy coś nam dorzucili nowego, czy to tak jest raczej na spokojnie? You were the first to gather the data I requested. Here is the rest of your payment. I have developed new materia. Would you like to see it? O kolego, za darmo? Okej, czyli moglibyśmy tutaj zresetować właśnie na nasze ulepszenia broni. To mamy. Autoleczenie. Może trzy razy na walkę. Nie jest to jakoś wyjątkowo drogie. Chętnie bym zobaczył. Może Anusz będzie okazja. I plan to develop more materia in the future. Together, we can harness enough power to take down Shinra. I'll keep preparing more battle intel reports, which I hope you will assist me in completing. Niech i tak będzie. Ale tu się porobiło. No, my byśmy musieli kiedyś w to ulepszenie jeszcze wejść. Widzę, że tak. Mamy kumpla po boku, można by było zajrzeć do niego. Mamy tutaj zaginionego przyjaciela i jeszcze ktoś na cmentarzu czeka. Tylko misję poboczną nam może odpal. A certain shopkeeper told me you paid him a visit. Thanks for helping him out. Just so happens there's another job I'd like to offer you. Now that I know you can handle yourself in a fight. You've got a real killer on the loose, you see. A rabid catch dog. Maybe you've heard people talking about it. Shinra Muk gone feral. Last sighting was in Scrap Boulevard. Think you're up to it? I'll handle it. You're a lifesaver. Doubt anyone else around here stands a chance. Go get him, bud. Widzę standardową odpowiedź, a kolega, jak się domyślam, dał nam właśnie nowe, znaczy teoretycznie miało być nowe zadanie. Chyba tutaj coś się kryje. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Ach, ten przyjaciel. Może jeszcze sobie zróbmy to jedno zadanie. O, koleżance nie pomożemy. Hey. Oh, hey there.
Is Marlene with you? No. Oh, okay. I was kinda hoping she could help me find my friends. I know someone who can help you. This guy right here. Really? O ile zapłacisz? Okay, let me tell you all about them. They have long arms and legs, and they're a little skinny. They like places where there's food, and nice people will give them treats when they ask. And small spaces. Oh yeah, and they're all cats. I'm looking for cats? They're friendly, so if you call them, they'll come running, all three of them. Find my friends, please. Kociak z długimi nogami, łapkami, skinny. Jednego przyjaciela, przyjaciółkę już mamy. Czy pozostałe kociaki są... rozumiem, że to jest taka misja bardziej... Jesteś kotem? Raczej misja, którą będziemy mogli wykonać w trakcie innych zadań, biegając po okolicy i trafiając na koty. Więc w tym momencie zrobimy sobie przerwę do następnego odcinka, bo myślę, że pobiegamy sobie jeszcze w tych misjach pobocznych, zamkniemy te dwa zadania, jakie nam się tu kryją, ale zakładam, że to będzie trochę walki i później skoczymy do naszego Barretta po wypłatę. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!